Dzień dobry. Dzień dobry, panie dziekanie. Dzień Dzień dobry, dobry, witam panie pana. Jerzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko dodam delikatnie, że pan profesor Ciałkowski chce zremontować nam panel, więc odrzucamy to. Proszę nie remontować nam tutaj sprzętu. Wyłączę. Nie, nie o tym muszę Szanowni Państwo, z tego co się orientuję, wybiła godzina 17. Wyjątkowo dzisiaj mamy przesunięcie czasowe ze względu na liczne spotkania, ale wrócimy do godziny 16. Witam bardzo serdecznie Państwa w imieniu oczywiście Politechniki Poznańskiej i naszej społeczności na już tradycyjnych spotkaniach czwartkowych, które są w pewnym sensie ukoronowaniem naszych cyklicznych osiągnięć. Niech mi będzie wolno podzielić się informacją, coś mi tutaj ten ekran nie działa, dotyczącym ostatnich awansów naukowych, które miały miejsce niedawno, dokładnie na początku czerwca. Serdecznie gratuluję panu doktorowi habilitowanemu inżynierowi Jakubowi Zdarta osiągnięcia najwyższego stopnia naukowego, jakim jest habilitacja. Pan doktor Jakub Zdarta pracuje na Wydziale Technologii Chemicznej, więc serdecznie dziękuję właśnie panu doktorowi, jak i oczywiście Wydziałowi tak dobrego wniosku habilitacyjnego. Mam go poniekąd sposobność trochę znać, ponieważ pan doktor Jakub Zdarta pracuje w Zakładzie Technologii Chemicznej, którym mam zaszczyt działać. Zajmuje się procesami biotechnologicznymi i szeroko rozumianą ochroną środowiska, oczywiście w aspektach chemicznych. Życzę owocnej kariery, sukcesów. Aktualnie pan doktor przebywa w Duńskim Uniwersytecie Technologicznym na stypendium Beckera w zakresie programu NAWA na kolejnym podoktorskim stażu naukowym. Szanowni Państwo, ale kulminacją dzisiejszego naszego spotkania jest wykład profesorski związany z nominacją, czyli uzyskaniem tytułu naukowego profesora. Najbardziej zaszczytnego osiągnięcia, jakie można w naszym kraju otrzymać. Serdecznie gratuluję panu profesorowi Wojciechowi Sumelce, prorektorowi do spraw nauki Politechniki Poznańskiej, tego osiągnięcia. Szczegóły oczywiście o sylwetce pana profesora przedstawi pan dziekan, ale dodam, że to jest wybitnej klasy naukowiec i cieszymy się, że pan profesor w tak młodym wieku, czyli w XXI wieku, to osiągnięcie uzyskał i cała przyszłość naukowa, ale i również intensywna organizacyjna przed panem profesorem. Niejako przejąłem troszeczkę dzisiaj bycia gospodarzem tego przedsięwzięcia z racji nominacji właśnie pana profesora, więc teraz pozwolę sobie oddać głos panu dziekanowi Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. Pan profesor Jacek Pielecha przedstawi sylwetkę naszego bohatera. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Szanowni państwo, pan profesor Wojciech Sumelka, rozpocznę troszeczkę nietypowo, kojarzy mi się zawsze z literą, z cyfrą 5, a za chwileczkę dowiemy się dlaczego. Może rozpocznę od życiorysu. W roku 2004 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. 5 lat później, w roku 2009, uzyskał oczywiście z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwa. Z kolei znowu 5 lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego, było to w roku 2014. I oczywiście, tak jak już tutaj jego magnificencja rektor
powiedział, tytuł profesora uzyskał w roku 2021. Troszeczkę może o osiągnięciach pana profesora. W roku 2009 został laureatem nagrody profesora Życzkowskiego. 5 lat później był laureatem stypendium dla młodych, wybitnych naukowców. W roku 2015 został laureatem indywidualnej nagrody naukowej imienia profesora Olszaka. Obecnie pracuje jako profesor na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu w Instytucie Analizy Konstrukcji. Pan profesor Sumelka jest specjalistą z zakresu mechaniki, konstrukcji i materiałów, w szczególności konstrukcji ekstremalnych i materiałów wykazujących silny efekt skali. Prowadzone przez niego badania mają w głównej mierze charakter teoretyczny i obejmują mechanikę ośrodków ciągłych w wersji klasycznej oraz w wersji ogólniejszej z wykorzystaniem rachunku pochodnych niecałkowitego rzędu. W dorobku pan profesor Sumelka ma około 200 publikacji, również jest autorem 2 patentów, występował w grantach jako wykonawca i główny wykonawca w około 20 grantach. Według bazy Web of Science ma ponad 427 cytowań, a indeks Hirsha wynosi 15. No, znowu ta piątka się tutaj powtarza. W sensie naukowym dorobek charakteryzuje sumaryczna liczba punktów ponad 5000, więc znowu ta piątka tutaj występuje. Oczywiście sumaryczny impact factor 155 i znowu mamy tutaj te piątki. Był recenzentem i jest nadal w ponad 80 czasopismach posiadających współczynnik impact factor. Obecnie prorektor do spraw nauki Politechniki Poznańskiej oraz kierownik Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania. Wcześniej oczywiście był prodziekanem do spraw badań naukowych i rozwoju na wydziale. Obecnie jest oraz był zastępcą dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych. Członek wielu towarzystw, w tym od roku 2015 przewodniczący Komisji Nauk Mechanicznych i Budowlanych przy oddziale PAN w Poznaniu, a od 2021 roku członek Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Proszę Państwa, jeśli miałbym określić pana profesora jednym zdaniem, to musiałbym powiedzieć, że jest to profesor, który zawsze rozpoczyna wszystkie statystyki. Jeżeli byśmy mogli mówić tutaj o najmłodszym profesorze, pewnie by pan profesor zajął też również jedno z pierwszych miejsc. No i myślę, że nawet nie na Politechnice, ale w ogóle w kraju. Bardzo serdecznie gratuluję panie profesorze. Wojtku, prosimy o wykład profesorski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. To aż tak troszeczkę dziwnie o sobie słuchać tak długiej wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Spróbuję podzielić się teraz z Państwem ekranem. Prosiłbym o potwierdzenie, że dobrze widać moją prezentację. Czy widać prezentację? Nie, widać pierwszy slajd. Dobrze, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no, chciałbym podziękować za to zaproszenie rektorowi i jeszcze raz dziekanowi za to wprowadzenie. A dzisiaj chciałbym z Państwem podzielić się takim moim zachwytem nad pewną własnością, którą możemy obserwować, zajmując się modelowaniem matematycznym, że jest no, niezwykle silny związek matematyki i rzeczywistości. Niektórzy mówią o matematyzowalności świata, niektórzy uważają, że świat jest matematyczny. A w aż tak głębokie filozoficzne dyskusje nie chciałbym wchodzić, niemniej chciałbym spróbować Państwu pokazać, że ta matematyzowalność jest faktem i tutaj będę odnosił się do swoich doświadczeń, czyli mechanika w konstrukcji i materiałów. Proszę Panie Państwa, Rektorze, bardzo przepraszam, ale widać okno Zooma. Tak, ja się wyłączyłem jeszcze raz. Drogi Wojtku, jakbyś mógł załadować prezentację, bo widzimy chyba okno Zooma, więc chyba nie moje, mam nadzieję, ale...
Widzimy okno Zuma Michała Ciałkowskiego, więc niech on się tylko tam spróbuje wyłączyć. No chciałbym właśnie, bo poprosiłem pana Ciałkowskiego, żeby na mnie nie włączał się i jednak nam się chyba włączył, więc... Dobrze, już spróbuję tutaj może... O, być może teraz będzie lepiej. No, prosiłbym o informację, to będę starał się reagować w trakcie... Jest okej. Okay. Jest okej, okay, tak jest, super. Proszę Państwa, zanim zacznę, no, chciałbym złożyć podziękowania wszystkim współautorom, z którymi mam zaszczyt i przyjemność współpracować. No, są to profesorowie i doktorzy i magistranci z wielu różnych krajów. Tutaj w skrócie wymieniam osoby, z którymi no, najwięcej prac udało mi się napisać, a w szczególności chciałbym odnieść się do polskiej grupy i tutaj chciałbym podziękować za wspólne prace mojemu doktorantowi, panu doktorowi Hasanowi Alirifaye, kolegom z Częstochowy, kolega Bekus i Błaszczyk, koledzy z zakładu Tomasz Gajewski, mój promotor i teraz przyjaciel Adam Glema, profesor Łodygowski, bez którego, jak to się mówi, nic by nie było. Mój magistrant. Jak również kolega z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Marcin Nowak, kolega Piotr Sielicki, moja doktorantka pani Paulina Stępin i koledzy Krzysztof Szajek i Michał Szymczyk. Bardzo wszystkim dziękuję za te, no już z niektórymi w zasadzie dwie dekady współpracy. Proszę Państwa, teraz powoli chciałbym już przejść do meritum sprawy, czyli takiego pewnego zachwytu z mojej strony nad tym, że możemy modelować rzeczywistość, że pewne wzory matematyczne, które możemy zapisać, pewne formuły, czy też ich rozwiązania stosują się w praktyce i ta dokładność może być no, tak wysoce, że tak powiem, zaawansowana, że no, powstaje pytanie, czy świat jest matematyczny, czy tylko matematyzowalny. Tutaj wielu myślicieli oczywiście na ten temat się wypowiadało. Powiem również, że wielu księży taką tematyką się zajmuje, jak na przykład profesor Heller czy profesor Życiński, którzy no, też na styku no, takim pewnie metafizycznym zastanawiali się, no, jak to jest, że matematyka może tak mocno odnosić się do rzeczywistości, że obiekty, które formułujemy de facto gdzieś w myślach, niezależnie można by powiedzieć od świata, później znajdują tak szerokie zastosowanie. I tu, proszę Państwa, dobrym podsumowaniem jakby roli teorii i eksperymentu, tutaj jakby przenikania się tych dwóch światów, jest pewien cytat, który wypowiedział, czy też pewne zdanie, które wypowiedział pan profesor Maksymilian Titus Huber. Osoby, które zajmują się mechaniką konstrukcji, no wiedzą, jak to jest no, wybitna postać w polskiej nauce. No co on powiedział? On powiedział, że praca doświadczalna przynosi tylko wtedy rzetelny pożytek, gdy kieruje nią teoria naukowa. Bez głębszego teoretycznego ujęcia obserwowanego zjawiska, wyniki ilościowe doświadczeń są podobne do zwiezionych na plac budowy materiałów. Przecenianie empirii przy lekceważeniu dociekań teoretycznych zahamowało nieraz na dziesiątki lat postęp w podstawowych dziedzinach wiedzy technicznej. Ja też mam głębokie przekonanie, że eksperyment i teoria muszą się nawzajem przenikać. Te dwa aspekty nawzajem się inspirują, tak można powiedzieć. Tak jak mogą być błędy w teoriach, tak samo mogą być błędy w eksperymentach. Także widzimy tutaj takie silne przenikanie się tych dwóch światów. Proszę Państwa, tutaj jest plan mojej prezentacji. Zacznę od krótkiej motywacji. Później chciałbym naświetlić sprawę
rachunku pochodnych niecałkowitego rzędu. To jest takie no, główne narzędzie, którym będę się posługiwał w trakcie modelowania i później chciałbym przedstawić Państwu szereg przykładów. Ja to nazywam mechaniką niecałkowitego rzędu i chciałbym Państwu pokazać no, wieloaspektowe zastosowanie z modeli, nad którymi pracuję. I oczywiście chciałbym też pokazać, że prace są ciągle w toku i ciągle jest, mamy możliwość szukania kolejnych dobrych wyników. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o motywację, tutaj chciałbym zacząć od takiego w zasadzie od początku. Na zdjęciu widzimy pana profesora Gawęckiego, widzimy jego fantastyczny podręcznik do mechaniki materiałów i konstrukcji prętowych. Jest to pan profesor, który wywarł na mnie olbrzymi wpływ, chociaż powiem w ten sposób, że nigdy nie miałem okazji go poznać, ponieważ jak miał prowadzić wykłady dla mojego roku, no niestety odszedł z tego świata, ale kiedyś wydaje mi się, że no, poważnie chyba traktowało się studia i koledzy ze starszych lat powiedzieli mi, jak przejdziesz tutaj ten przedmiot, to znaczy, że studia już w zasadzie masz za sobą. Nie ukrywam, że w tym momencie no, bardzo przejąłem się tą informacją, zacząłem studiować tą książkę i zacząłem z pewnym takim no, zadziwieniem i zadumą odkrywać coraz to, że tak powiem, bardziej szczegółowe tajniki modelowania i mój zachwyt nad tym, że no, można napisać pewne wzory, je rozwiązać i że to tak mocno zgadza się, jesteśmy tak blisko wyników eksperymentalnych, no to ciągle we mnie się jakby na nowo budzi i nie ukrywam, że ciągle też wracam do książki pana profesora. Jest, moim zdaniem to jest wybitne dzieło. Co ważne, w zasadzie bez błędów. Tak? Wiem, że pan profesor no, tyle lat tą książkę szlifował, że no, jest to na pewno pozycja, którą można polecić, ona inspiruje. I tutaj właśnie o dziwo tak zaczęła się moja droga. I tutaj w trakcie tej ścieżki w zasadzie można powiedzieć przez przypadek na korytarzu spotkałem pana profesora Łodygowskiego i no, można powiedzieć, że tak mnie się zapytał, no, co tak tutaj siedzisz, chodź do laboratorium i w zasadzie, no, już w zasadzie ponad 20 lat temu można powiedzieć, pan profesor posadził mnie w odpowiednim miejscu i chyba w odpowiednim czasie. I tak się zaczęła przygoda i tak zacząłem wdrażać się w pewne sprawy związane z modelowaniem. I tutaj chciałbym oczywiście Państwu tylko pewien wycinek badań pokazać, natomiast jest to pewien rysunek, który był dla mnie inspiracją. W trakcie doktoratu pracowałem nad dość złożonym modelem konstytutywnym dla materiałów metalicznych i co się okazało? Okazało się, że potrzeba zidentyfikować 28 parametrów materiałowych. No każdy, kto para się modelowaniem, wie, że jest ono niezwykle trudne zadanie. Potrzeba cały szereg eksperymentów, które no, w jednoznaczny sposób dadzą się zinterpretować i przełożyć na parametry materiałowe. Niektórzy uważają, że to jest niemożliwe, żeby tyle parametrów zidentyfikować. Niemniej zawsze gdzieś w głowie miałem takie pytanie do samego siebie, a czy można tą liczbę parametrów zmniejszyć? I w ten sposób trafiłem na rachunek pochodnych niecałkowitego rzędu i tutaj Państwu prezentuję taki dość prosty, wydaje się, wykres. Co na nim widzimy i co chciałbym Państwu tutaj przekazać przy okazji tego rysunku? No, każdy z nas funkcję x kwadrat zna i każdy oczywiście wie, że pierwsza pochodna to jest 2x, a zatem mówimy tutaj o tej linii czerwonej, którą zaznaczam na tym wykresie. Natomiast no, dla mnie to był szok w pewnym momencie, że mogę też policzyć pochodną dowolnego rzędu. Co więcej, nawet zespolonego rzędu, ja z tego nie korzystam, natomiast jest to formalnie jest to możliwe. Natomiast co tutaj jest ważne, jeżeli tylko odejdziemy od rzędu pochodnej, od liczby całkowitej, w tym momencie
mamy nową jakość modelowania. Dlaczego? Ponieważ pochodne, no właśnie no te niecałkowite, wymagają zebrania informacji z pewnego otoczenia, czyli w sposób klasyczny, jak liczę pochodną, no to wszystko jest skumulowane w punkcie. W momencie, gdy zabierzemy pochodną niecałkowitego rzędu, no to w zależności, to jeszcze o tym powiem, w zależności od definicji bierzemy lewe, prawe otoczenie, no wedle potrzeb i wedle tego, co jakby dyktuje oczywiście eksperyment, który gdzieś musi być w tle. Co więcej, pochodnych niecałkowitego rzędu mamy wiele, także mając ciekawe wyniki eksperymentów, możemy wybrać optymalny typ pochodnej do wyników, które obserwujemy. I tak zaczęła się moja przygoda właśnie z pochodnymi niecałkowitego rzędu. I teraz kilka słów na temat pochodnych, żeby ustawić punkt widzenia. Sprawa zaczęła się w roku 1695. Tu widzimy na obrazku dwóch geniuszy. Widzimy Dell'Hôpital'a i Leibniza i ponoć wtedy, zresztą wiemy to z listów, tak padło pytanie, Dell'Hôpital zapytał, no a co gdyby rząd pochodnej był jedna, druga? I tutaj Leibniz, no to jest taka parafraza, ale odpowiedział, że no to doprowadzi do paradoksu, jednak pewnego dnia zapewne jakieś pożyteczne aspekty będzie można tutaj również znaleźć. I tak faktycznie jest. Gdybyśmy się przyjrzeli dalszemu rozwojowi, przede wszystkim widzimy, że wszyscy giganci jak Leibniz, Euler, Lagrange, Laplace, etc., etc., każdy z nich dołożył się do rozwoju rachunku pochodnych niecałkowitego rzędu i równolegle z tym takim powiedzmy czysto matematycznym rozwojem pojawiły się aplikacje. I można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach w zasadzie nie ma pola, w którym naukowcy nie próbowaliby znaleźć zastosowania tych pochodnych, tak? Czyli widzimy no tutaj mechanika płynów, rheologia, teoria sterowania, lepkosprężystość. W zasadzie o czym byśmy nie pomyśleli, to wszędzie takie modelowanie z tym rachunkiem się pojawia i nawet teraz no, bardzo modny jest temat covidowy w skrócie w nauce, również i w tym aspekcie, żeby modelować właśnie ścieżki wzrostu czy też spadku liczby zachorowań, stosuje się rachunek pochodnych niecałkowitego rzędu i można pokazać, że faktycznie lepsze uzyskuje się wyniki niż w standardowych sformułowaniach z pochodnymi całkowitego rzędu. To tylko informacyjnie, obecnie jest wiele książek, opracowań książkowych, jeżeli chodzi o rachunek pochodnych niecałkowitego rzędu. Mamy silną grupę w Częstochowie, silną grupę w Białymstoku, w Łodzi, które tak na tym naszym polskim podwórku pracują nad różnymi aspektami, jeżeli chodzi o rachunek pochodnych niecałkowitego rzędu. I to, o czym wspominałem, mamy wiele różnych operatorów. To jest bardzo istotna informacja z punktu widzenia modelowania wyników danych eksperymentalnych, no bo tak jak powiedziałem, no w zależności od procesu możemy dobierać odpowiedni typ pochodnej, a każda z tych pochodnych ma pewne określone cechy, które możemy później wykorzystywać, żeby jeszcze lepiej oddać wyniki eksperymentu. Tu chciałem Państwu króciutko jako przykład, żeby nie trywializować sprawy, chciałem Państwu pokazać, w jaki sposób można skonstruować taki operator. Tutaj najczęściej, jak to się mówi, tym punktem początkowym jest pewna całka niecałkowitego rzędu i tu jak Państwo widzicie, nie wchodząc w szczegóły, jest pewne jądro tej całki, które możemy w odpowiedni
sposób dopasować do wyników eksperymentu. Na przykład to jądro może zabierać sobie informacje o wewnętrznej mikrostrukturze. I tutaj bardzo taką znaną definicją jest pochodna Caputo, czyli wtedy, jeżeli wykorzystamy taki kernel z różnicą i złożymy to jeszcze ze zwykłą pochodną, dochodzimy do operatora Caputo, który ja też bardzo często wykorzystuję w swoich badaniach. I tutaj nie są oczywiście istotne szczegóły na tym slajdzie, co bym chciał tylko Państwu wskazać, że pochodna niecałkowitego rzędu w wydaniu tutaj w definicji profesora Caputo to jest pewna całka na pewnym przedziale. Czyli w ten sposób do modelu wprowadzamy tak zwane efekty nielokalne. Żeby znać informacje w jakimś punkcie, ja muszę zebrać informacje z otoczenia. Oczywiście, co dokładnie oznacza tutaj litera małe t, to zależy od modelu, którym się zajmujemy. Ja tutaj Państwu pokażę przykłady, gdzie t to będzie czas. Wtedy oczywiście w pewnym sensie możemy powiedzieć, że taki operator zbiera historię. Zbiera historię procesu, bo musimy sumować informacje od pewnego wydarzenia w przeszłości do chwili obecnej. Ale tutaj ten, powiedzmy, T może być również zmienną przestrzenną, czyli wtedy otrzymamy taką nielokalność w przestrzeni, czy też naprężenie, wtedy otrzymamy taką nielokalność w stanie naprężenia. Do szczegółów dojdziemy za chwilę. Czyli mamy operatory lewo- i prawostronne, możemy je również składać, żeby mieć pochodne na przedziale i to są pochodne typu Riesza, Caputo. Zawsze tutaj nazwisko profesorów, którzy w jakiejś tam wersji pracowali nad tymi operatorami, pojawiają się tutaj po lewej stronie symbolu, czyli mamy D jako pochodna, alfa oznacza rząd w pochodnej, no funkcja, na którą działamy, no i tutaj na dole te litery A i B to są tak zwane, no po angielsku takie, no tak zwane terminals, nawet szczerze mówiąc nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć na język polski, natomiast no, byłyby to pewne granice oddziaływania tego operatora. Czyli zapamiętajmy, że pochodne niecałkowitego rzędu wymuszają zbieranie informacji z jakiegoś otoczenia. Powiem dalej, że można te definicje jeszcze dalej uogólniać. Tutaj też nie wchodząc w szczegóły, ja będę to dalej wykorzystywał w modelowaniu. Chciałem Państwu pokazać przykład takiej pochodnej Caputo Almeida, gdzie dodatkowo wprowadza się pewną modulację tutaj tego jądra całki. I w tym momencie chciałbym przejść do mechaniki niecałkowitego rzędu. Wykorzystanie rachunku pochodnych w mechanice powoduje, że otrzymujemy model nielokalny. To znacząco zwiększa możliwości modelowania w porównaniu do klasycznej mechaniki. Między innymi możemy uchwycić efekt skali. I tutaj dla przykładu chciałem Państwu pokazać dwie próbki, które gdzieś będą nam towarzyszyły w trakcie wykładu. No po lewej stronie mamy fragment słupa, który ma powiedzmy metr wysokości. No a pytanie, co z próbką po stronie prawej, gdzie ona jest? No, żeby ją zobaczyć, musimy sprawę, że tak powiem, wykorzystać powiększenie 500 tysięcy razy i wtedy dopiero tą próbkę zobaczymy. I chciałem Państwu pokazać, że tak olbrzymi przeskok skali obserwacji, no on nie jest możliwy w ramach klasycznej mechaniki. Potrzeba tutaj pewnych uogólnień i właśnie
wykorzystanie pochodnych niecałkowitego rzędu umożliwia właśnie tak szerokie spektrum modelowania, ale przykłady za chwilę. Tu chciałbym Państwu zaproponować taki spacer po różnego typu modelach, którymi się zajmowałem i zajmuję, czyli po kolei spróbujemy zobaczyć modelowanie, gdzie operator niecałkowitego rzędu jest wykorzystany po zmiennej czasu, później po zmiennej przestrzeni i po zmiennej naprężeń. I to wszystko oczywiście w aspekcie do konkretnych przykładów. Spróbujmy zatem pierwszą ścieżkę przeanalizować, czyli uogólnienie modeli mechanicznych, gdzie operator niecałkowitego rzędu będzie działał po czasie, czyli to będą modele z pamięcią. I tutaj jako taki przykład chciałbym Państwu zaprezentować próbę modelowania tętniaka aorty brzusznej. Bardzo nieprzyjemna sprawa. Taki tętniak w momencie, gdy on się rozwija, no w końcowej fazie może dojść do rozerwania. Oczywiście, co się wiąże z końcem życia takiego pacjenta. No i jest poważne pytanie, czy jesteśmy w stanie wspomóc medyków, powiedzmy w takim aspekcie decyzji, czy już operować, czy jeszcze nie, jak blisko jesteśmy faktycznie od tej zdrowej wersji do tej chorej, jak jesteśmy daleko od momentu rozerwania, czy już jest konieczna operacja, czy nie. No i okazuje się, że mamy bardzo silne narzędzia do modelowania tego typu problemów. I tutaj chciałbym Państwu, te wzory mają tylko obrazować fakt, że jest pewna matematyka, która stoi za modelem i w ramach modelu wprowadza się pewien parametr, tutaj oznaczony symbolem małe phi, który jakby ma w sobie wewnątrz siebie informacje na temat rozwoju tego tętniaka i on może nas informować ten parametr o jakby no powadze sprawy, że tak powiem. I gdzie tutaj można wykorzystać rachunek pochodnych niecałkowitego rzędu? No właśnie do opisu ewolucji tego parametru, nazywamy go parametrem zniszczenia. I tu widzicie Państwo, że wykorzystałem do opisu ewolucji tego parametru pochodną Caputo i mamy tu teraz cały szereg możliwości, bo oprócz tego, że ja mogę zdefiniować odpowiedni rząd pochodny opisany tym parametrem alfa, to mogę również sterować pamięcią w modelu. Czyli chcąc znać stopień zaawansowania tego parametru zniszczenia, mogę wziąć całą pamięć, to są modele z pełną pamięcią, bądź też pewien określony fragment takiej pamięci. Wtedy mówimy o modelach z krótką pamięcią. Tutaj pokazuję Państwu teraz przykładowe analizy, jakie można wykonać. Czyli widzimy tutaj rozwój tego parametru zniszczenia wraz z rozciąganiem próbki, czyli ten parametr zniszczenia w momencie, gdy powiedzmy ten tętniak jeszcze nie zagraża pacjentowi, no to on jest cały czas na poziomie zero. W pewnym momencie, gdy następuje krytyczny moment rozwoju i zaczyna ten parametr rosnąć, no sytuacja robi się już faktycznie niebezpieczna i to lekarze mogą później wykorzystywać, powiedzmy, w diagnostyce. Może tutaj przejdę od razu do wyników. Oczywiście model jest o tyle dobry, na ile umożliwia nam powtórzenie pewnych obserwacji eksperymentalnych. I tutaj właśnie wykorzystałem pracę Woloki z roku 2008,
I proszę zwrócić uwagę, tutaj linia czerwona to jest linia uzyskana w eksperymencie, czyli po prostu pobrana próbka z tego tętniaka była rozciągana i tutaj widzimy właśnie ścieżkę w takiej przestrzeni, no w skrócie odkształcenie, naprężenie, jak ona ma całkiem skomplikowany przebieg, no i linia niebieska to jest linia, którą udało się uzyskać z modelu. Widzimy, że niemalże perfekcyjne dopasowanie i zwracam tylko krótko uwagę, że ewolucja tego parametru zniszczenia, który kontroluje proces niszczenia próbki, w tym momencie był 0,75, no, czyli można powiedzieć znacząco różny od liczby 1, którą najczęściej się stosuje. Prace te rozwinęliśmy dalej tutaj w zespole z moim doktorantem panem Bartoszem Łuczakiem i z kolegą Tomkiem Gajewskim. Rozwinęliśmy później ten model jednowymiarowy do modelu w pełni trójwymiarowego i można tutaj jakby no w pracy oczywiście są szczegóły, natomiast udało nam się uchwycić takie no, pewne subtelności, które w rzeczywistości możemy obserwować, czyli no, rozerwanie się tego tętniaka i symulacje, które wykonaliśmy, wskazały tę samą strefę zniszczenia i w zasadzie ten sam rozmiar tutaj tej strefy zniszczenia. Czyli w ten sposób jesteśmy w stanie na podstawie tutaj badań tomograficznych, jesteśmy w stanie wspomagać medyków i pomagać im podejmować decyzje diagnostyczne. Kolejny przykład, również z wykorzystaniem tego modelu z pamięcią. Chciałem Państwu tutaj pokazać pewne analizy na próbkach mózgu ludzkiego. Dokładniej tutaj z tego obszaru płatu potylicznego były wycinane próbki. Dodatkowa trudność polegała, czy też polega na tym, że mózg nie jest, to jest ludzki mózg, on nie jest izotropowy, czyli znacząco należało rozbudować model, który przed chwilą obserwowaliśmy, o taki efekt, że no odpowiedź analizowanej próbki zmienia się w zależności od kierunku przyłożenia oddziaływania. I tutaj no, są pewne szczegóły, które należało opracować, natomiast chciałem tutaj Państwu pokazać, że model jest w pewnym sensie analogiczny. Mamy też pewien parametr zniszczenia, który będzie kontrolował zachowanie się tej próbki mózgu. Natomiast tutaj musieliśmy uogólnić ten operator na przypadek pochodnej Almeidy Caputo. No i co udało się uzyskać? Tutaj znowu mamy ścieżkę eksperymentalną, to jest linia zielona. I mamy tą ścieżkę czerwoną, czyli to jest to, co udaje nam się uzyskać z modelu. To jest ścieżka w przestrzeni odkształcenie, naprężenie i są tutaj zaznaczone takie pewne punkty charakterystyczne, do których zaraz będę się odwoływał, czyli to jest punkt A, w którym próbka zaczęła się niszczyć, punkt B, C, gdzie następował no, silny rozwój zniszczenia próbki i punkt D, to było zupełne rozerwanie tej próbki mózgu. No i tutaj Państwo widzicie, jak to wyglądało. Taka próbeczka była przylepiona do dwóch płytek. Te dwie płytki były rozciągane i teraz zwróćmy uwagę, że no, początkowo ta próbka była w stanie przenieść obciążenia bez zauważalnych zniszczeń. Natomiast w punkcie A, raz jeszcze przypominam, że to jest ten punkt, gdzie model bez zniszczenia zaczyna się rozchodzić z tym modelem, gdzie jest uwzględnione zniszczenie. I później idziemy dalej do punktu B. Widzicie Państwo, że następuje rozrywanie się próbki. Punkt C,
kolejny fragment próbki się zerwał i punkt D, następuje całkowite zerwanie próbki. Tego typu, proszę Państwa, analizy są niezwykle istotne, bo to była taka grupa z Włoch, później dalej takie modele można wykorzystywać do modelów, do projektowania kasków rowerowych, czy też hełmów dla żołnierzy. No i oczywiście, żeby robić to efektywnie, potrzebujemy modele matematyczne i ten, który tu został opracowany, może być jednym z nich i wydaje się, że dokładność, którą można uzyskać, jest bardzo wysoka. Proszę Państwa, teraz inna grupa modeli. Przenieśmy się na ścieżkę, gdzie operator będzie ten niecałkowitego rzędu oddziaływał na zmienną przestrzenną, czyli mówimy o takiej sytuacji. Tutaj ten, nazwijmy to kartofel, który narysowałem, jest to dowolne ciało, które może podlegać modelowaniu w wersji klasycznej, gdzie mamy pochodne całkowitego rzędu. W zasadzie no, najważniejsze, czy też wszystkie miary są zdefiniowane w punkcie, jest to tak zwana teoria lokalna. Możemy ją rozwinąć, wykorzystując operatory niecałkowitego rzędu. Różnica w skrócie jest taka, że aby wyliczyć odpowiedniki tych miar klasycznych, ja muszę zbierać informacje z pewnego otoczenia, z tym, że tym razem jest to otoczenie w przestrzeni, a nie w czasie. Tutaj no, musi też być kilka slajdów troszkę bardziej szczegółowych. Osoby zapoznane z mechaniką ośrodków ciągłych kojarzą i to doskonale operator gradientu deformacji. Tutaj widzimy jego wersję uogólnioną. W skrócie ten parametr F jest najważniejszą miarą deformacji, tak? Wszelkie inne miary są uzyskiwane z wykorzystaniem tego operatora. I tu jest taka różnica, że ja teraz potrzebuję pewne otoczenie punktu, żeby wyznaczyć ten operator, a nie tylko informacje w punkcie. Oczywiście przypadek szczególny, czyli gdy ja wstawię rząd pochodnej równy 1, cała teoria sprowadza się do zagadnienia klasycznego. Żeby, powiedzmy, uprościć sprawę, spróbujmy przyjrzeć się analizie takiej jednowymiarowej, czyli teraz ten nasz analizowany obiekt to jest po prostu ciało jednowymiarowe. Wiemy już, że aby stwierdzić, jaka jest deformacja w modelu, ja będę musiał zbierać informacje z otoczenia. No, w tym momencie w takim zadaniu jednowymiarowym, no to mówimy o lewym i prawym obszarze. Tutaj, proszę Państwa, to otoczenie, które się pojawia, no pytanie, jak to analizować, jak to interpretować. No, można pokazać, i to za chwilę wskażę Państwu, że ten parametr L, który oznacza otoczenie, może być powiązany z mikrostrukturą, która, jak wiemy, no, jest w każdym materiale jakaś. Co więcej, w sformułowaniu, które jest już opracowane, możemy również definiować zadania, w których ta mikrostruktura nie musi być stała na długości, ona może się zmieniać. I tutaj widzimy różne rozkłady, powiedzmy, mikrostruktury wzdłuż tego jednowymiarowego ciała. W zadaniu jednowymiarowym, podobnie jak w zadaniach klasycznych, no, cały problem sprowadza się do jednego równania. Tutaj dla osób, tak powiem, zaznajomionych z tą problematyką wskazuje tylko, że w momencie, gdy w tym uogólnionym równaniu weźmiemy całkowitą wartość tego rzędu pochodnej, model sprowadza się do wersji klasycznej. Natomiast myślę, że dla ogółu publiczności będą lepsze przykłady, takie lepiej przemawiające. Spróbujmy zatem taką rzecz rozważyć.
i tutaj bardzo duży wkład kolegi Krzysztofa Szajka. Czyli możemy wyobrazić sobie taki łańcuch jednowymiarowy, bo teraz pytanie, co oznacza ten operator niecałkowitego rzędu. To wyobraźmy sobie najpierw łańcuch taki jednowymiarowy. Mamy skupione masy, sprężyny i teraz ten pręd, który jest obok, taki powiedzmy uciąglona wersja tej wersji dyskretnej, to będzie nasz model frakcjalny, gdzie ta mikrostruktura, którą tutaj powiedzmy widzimy, jest ukryta w operatorach niecałkowitego rzędu. I tu było bardzo istotne pytanie, czy możemy znaleźć taką jednoznaczność tutaj pomiędzy tymi modelami, i to duże moim zdaniem osiągnięcie tutaj kolegi Krzysztofa. Czyli staramy się powtórzyć zadanie dyskretne i później to uciąglone, frakcjalne, czyli w ten sposób będziemy w stanie pokazać, że faktycznie model frakcjalny odwzorowuje pewną mikrostrukturę. I tutaj widzicie Państwo porównanie z obydwu modeli. Strona lewa to jest ten model frakcjalny, strona prawa to jest ten model dyskretny. Tu jeszcze nie podkreśliłem tego, cała trudność w identyfikacji w tym zadaniu polegała na tym, że był szereg sztywności sprężyn, które trzeba było dobrać, no i to oczywiście tylko i wyłącznie metodami optymalizacji mogliśmy uzyskać. Niemniej widzicie Państwo, że w zasadzie obydwa modele są nierozróżnialne, czyli jest jednoznaczny dowód, że modele niecałkowitego rzędu mają w sobie informacje o mikrostrukturze. To, co obserwujemy na tych obrazkach, to jest odpowiedź dynamiczna, w sensie wartości własnych. Jest istotne również, że ten problem własny nie tylko, znaczy tą zbieżność udało się uzyskać nie tylko na wartościach własnych, ale również na wektorach własnych. Czyli gdybyśmy teraz spojrzeli troszeczkę głębiej, mamy tutaj kolejne jakby no wektory własne, chodzi tutaj o wektory własne w sensie dynamiki, i taką tą linią uciągloną to jest model frakcjalny, tą linią taką nazwijmy to łamaną, to jest ten model dyskretny, czyli widzimy, że tak należy rozumieć tą odpowiedniość tych modeli. I jeszcze odpowiedź statyczna. Tu jest oczywiście wiele szczegółów, natomiast w literaturze jest wiele innych modeli, które mogłyby konkurować ze sformułowaniem, które ja prezentuję. Natomiast często problem w innych sformułowaniach jest taki, że ja potrafię dobrze odwzorować odpowiedź statyczną, ale już dynamiczną nie, bądź w drugą stronę. Mogę skalibrować model dla odpowiedzi dynamicznej, ale wtedy nie zgadza się statyczna. A to, co udało nam się osiągnąć, to udało nam się pokazać, że model niecałkowitego rzędu potrafi i dobrze odwzorować statykę i dynamikę. Takie ostatnie przykłady, które chciałbym zaprezentować, to są prace pani, mojej doktorantki, pani Pauliny Stępin, gdzie właśnie wykorzystując uogólnioną teorię belek Bernoulliego, analizuje się statyczną i dynamiczną odpowiedź takich nanodrutów, które tutaj widzimy na obrazku. Można pokazać, to też powiedzmy dla znawców tematu, że modele, które się uzyskuje, jest oczywiście gładkie przejście do klasycznych modeli lokalnych, natomiast tymi klasycznymi modelami no nie jesteśmy w stanie odwzorować efekty obserwowane w takiej skali. Tutaj już oddziaływanie mikrostruktury jest zbyt silne i tutaj chciałem Państwu pokazać taki wynik w zasadzie końcowy, gdzie
linia ta kropkowana to jest eksperyment, a linia niebieska to jest właśnie nowo opracowany model, czyli widzimy, że a linia przerywana to jest model klasyczny, czyli widać, że jesteśmy w stanie poprawić model i uchwycić efekt skali. Tu jeszcze widzimy odpowiedź dynamiczną tego nanodrutu, który obserwowaliśmy i z tym, że no w tak małej skali obserwacji zawsze jest jakiś błąd pomiaru, nie tylko samej geometrii, ale również i częstotliwości. No niemniej to, co tu chciałbym, żebyście Państwo zauważyli, to te różowe figury, to są pewne takie no, obszary, które uzyskuje się z modelu tego nowo opracowanego, a kolor szary to jest model klasyczny, który widać nie jest w stanie pokryć całego spektrum odpowiedzi. I na koniec ostatnia wersja modeli, które chciałbym Państwu pokazać, to są modele, gdzie zaplanowano to działanie operatora niecałkowitego rzędu w przestrzeni naprężeń. Gdzie można wykorzystać tego typu modele? Tutaj widzicie Państwo eksperyment. Jest to eksperyment rozciągania cienkich płytek. I w momencie rozciągania takich płytek pojawiają się charakterystyczne tak zwane pasma lokalizacji. Te pasma mają w eksperymencie swoją określoną szerokość. Jest tutaj pewien określony kąt, który jest między tymi pasmami. No i oczywiście powstaje pytanie, czy możemy zaproponować model, który będzie w stanie raz oczywiście odwzorować eksperyment, no a dwa dać pewne informacje, które mogą być przydatne w projektowaniu. Takie cienkie blachy to oczywiście przemysł samochodowy, ale nie tylko. I tam chcąc, powiedzmy, no, zapewnić bezpieczeństwo pasażerowi, też potrzebne jest silne modelowanie numeryczne, no bo przecież nie jesteśmy w stanie setki razy powtarzać eksperymentów. W zasadzie testuje się tylko już finalne wersje w dzisiejszych czasach. No i tutaj sprawa polega na tym, że uogólniono kierunek płynięcia w wersji klasycznej. Kierunek płynięcia określony jest pierwszą pochodną, natomiast w tej wersji uogólnionej możemy tutaj wziąć pochodną Riesza Caputo. No i teraz co uzyskujemy? Tutaj widzicie Państwo próbę rozciągania, próbek, które przed chwilą widzieliśmy w eksperymencie. Te próbki rozciągane są z różnymi prędkościami i oczywiście różne prędkości rozciągania próbek powodują, że strefa, ten X, który widzieliśmy z eksperymentu, no, przemieszcza się wzdłuż próbki i może mieć różną intensywność. Tu widzicie Państwo takie studium parametryczne, jakie uzyskaliśmy z modelu, czyli w skrócie sterując pochodną niecałkowitego, tą rzędem tej pochodnej oraz sterując tą nielokalnością, o której wspominałem, jesteśmy w stanie w zasadzie no, dowolnie kreować no, tutaj uzyskiwane te położenia tych zlokalizowanych pasm, no to oczywiście przekłada się na taki efekt, że jesteśmy w stanie z dużą dokładnością powtórzyć eksperyment. To były zadania w pełni trójwymiarowe, także przerężenia, które to szlikowanie, które obserwowaliśmy, no było nie tylko w tej płaszczyźnie, ale również po grubości i tutaj ponownie odpowiednie sterowanie
otoczeniem przy definicji operatora powoduje, że możemy w sposób niemalże dowolny również sterować odpowiedzią próbki po grubości. Proszę Państwa, wnioski. No, starałem się Państwu pokazać badania, które prowadzone są w moim zespole. To jest oczywiście, to co Państwu przedstawiłem, to jest wysiłek wielu osób. Ja za dużą część, czy może za każdą część z tych badań czuję się odpowiedzialny, natomiast w wielu sytuacjach to jest oczywiście inspirowanie innych osób, a no, osiągane takie szczegółowe rezultaty, no to już inni autorzy, że tak powiem. Co chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, no to jest fakt, że powiedzmy zaawansowanie modelowania deformacji ciał stałych jest no, w dzisiejszych czasach niezwykle zaawansowane. W zasadzie z niemalże z dowolną precyzją możemy odwzorować eksperyment, co oczywiście da się dalej wykorzystać w projektowaniu. Ja Państwu pokazałem tutaj, że uogólnianie modeli z wykorzystaniem właśnie rachunku pochodnych niecałkowitego rzędu umożliwia uzyskiwanie dalszych szczegółów i w zasadzie umożliwia też lepsze interpretowanie wyników eksperymentów. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że miewam czasami czas wolny. W czasie wolnym oczywiście oprócz tego, że staram się jak najwięcej czasu dla rodziny przeznaczyć, to jest oczywiste, natomiast staram się również tutaj, że tak powiem, spoglądać w niebo, bo no, mój zachwyt nad ogromem wszechświata jest w zasadzie nieograniczony. To są dwa teleskopy, które mam w domu. No, nie ukrywam, rzadko mam czas, żeby je wyciągać, natomiast są i jak tylko mogę, to staram się z nich korzystać. Bardzo lubię również słuchać muzyki. To mi się lepiej udaje, bo w samochodzie zawsze można słuchać muzyki, natomiast no, fascynuje mnie muzyka taka wirtuozowska i klasyczna, i rockowa, i hard rockowa, jak również muzyka jazzowa. To w zasadzie wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć i jest też takie ciekawe zdanie, które wypowiedział pan profesor Cacicadelis, że no, jakby w pewnym sensie nie ma odwrotu, żeby od wykorzystywania pochodnych niecałkowitego rzędu, tak jak jest tutaj napisane, że no, modelowanie zjawisk fizycznych no, z wykorzystaniem tylko pochodnych całkowitego rzędu no, byłoby podobne do algebry, gdzie byśmy tylko wykorzystywali też liczby no, no, całkowite. Także wydaje się, że jest uzasadnione poszukiwanie pewnych uogólnień i nad tym cały zespół u nas pracuje. Mamy kolejne rezultaty. To nie są tylko wyniki na małych próbkach, ale potrafimy również modelować całe konstrukcje. Także bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, zapraszam do zadawania pytań. Szanowni Państwo, to zachęcamy serdecznie do dyskusji z panem profesorem, z dzisiejszym prelegentem. Temperatura wykładu była tak duża, że nie słychać pytań, ale może Państwo jednak zechcą przedyskutować jakieś wątki. Nie widzę, także proszę śmiało zabierać głos, bezpośrednio się włączając, bo nie wszystko widać na ekranie.
Ja oczywiście jestem zawsze dostępny w wersji e-mail. No, jestem podwójnie zaszczepiony, także możemy również spotkać się w cztery oczy. Wydaje się w sposób bezpieczny, także jeżeli ktoś z Państwa no, stwierdził, że być może jest to interesujące albo można połączyć rozwijane kierunki Państwa aktywności i mojego zespołu, no to serdecznie zapraszam. Dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, słychać, bardzo proszę. Cześć Wojtku. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawy wykład. Generalnie tam napisałem moje pytanie na czacie, ale jakbyś właśnie widział możliwość omawiania tych właśnie skomplikowanych modeli dla studentów, tak? Czyli na zajęciach ze studentami. I czy masz jakąś wiedzę, czy właśnie te pochodne cząstkowe w ogóle na przedmiotach takich jak, nie wiem, matematyka, czy one są omawiane, czy to jest... W niektórych ośrodkach owszem, no, wspominałem Białystok, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Częstochowską. No, jest to faktycznie dość taki no, specyficzny obszar badań. Nie wspominałem w ogóle o problemach z budowaniem pewnych przybliżeń równań, które się pojawiały, natomiast to nie jest istotne. Natomiast studentom, owszem, uważam, że można by pokazywać, ale oczywiście od najprostszego do najtrudniejszego. Natomiast takie podstawowe modele, które znamy, czyli modele belek Eulera Bernoulliego czy Timoszenki, które standardowo przedstawiane są, jestem przekonany, no i na budownictwie i na, nie wiem, na przykład na kursach na inżynierii mechanicznej, spokojnie mogłyby być rozszerzone dodatek niecałkowitego rzędu, to na pewno nie wykraczałoby poza taką percepcję studencką, tak? To jest kwestia po prostu skupienia uwagi i być może dobrego wytłumaczenia pewnych szczegółów. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo za zadane pytanie. Ja pozwolę sobie kontynuować wątek trochę z innej wersji. Myślę, że studenci Politechniki mają takie podstawy matematyki, żeby być zaangażowani w te procesy. Oczywiście to zawsze są osoby, które mają pewną pasję. A z praktycznego punktu wykorzystania tych osiągnięć rozumiem, że zastosowanie może być zarówno w szeroko rozumianej inżynierii lądowej, jak i myślę chyba w projektowaniu statków lotniczych, myślę tu o samolotach, zwłaszcza tych o dużej masie i nie tylko o pasażerskich, no bo te naprężenia i te oddziaływania są duże. Czy pan profesor mógłby mnie jako laika w tej materii nieco oświecić, chociaż teoretycznie? Nie, no oczywiście, no starałem się wybrać przykłady z różnych obszarów, także oczywiście inżynieria lądowa, ale inżynieria mechaniczna, nie wiem, projektowanie, no w zasadzie wszelkiego typu, też jak widzieliśmy zastosowania w medycynie, tak, jest, no wiadomo, że obecnie stosuje się roboty do przeprowadzania skomplikowanych operacji, no niemniej osoba, która manipuluje tymi urządzeniami, no powinna mieć w manetkach, które trzyma, powinna mieć pewną odpowiedź, że tak powiem, która gdzieś powinna być przewodzona. No na pewno można wykorzystać taki model, żeby no właśnie chociażby mieć takie sprzężenie zwrotne podczas operacji, tak, żeby lekarz na przykład lepiej czuł, tak, operację, którą wykonuje robotem. Oczywiście jak najbardziej zastosowanie do, nie wiem, modelowania nanosatelitów, nad którymi zresztą na Politechnice pracujemy. Jest tam poważny problem, z czego powinny być osłony. Wiemy, że wiele tych tak zwanych śmieci kosmicznych teraz porusza się w przestrzeni kosmicznej, także jest wielkie zagrożenie, że to, co wyślemy w przestrzeń kosmiczną, może być szybko zniszczone. Także modele, które prezentowałem, również mogłyby służyć szacowaniu poziomu bezpieczeństwa, na przykład nanosatelitów. Dlaczego nie? Także spektrum jest bardzo szerokie, od konstrukcji bardzo dużych do konstrukcji bardzo maleńkich, które przedstawiałem.
w zasadzie na poziomie nanometrów, także to jest właśnie ten efekt, który uzyskujemy stosując pochodne niecałkowitego rzędu. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę. Można zadać pytanie tutaj? Bardzo czy... proszę, oczywiście. Dziękuję uprzejmie. Ja bym, Wojtku, uprzejmie cię zapytał na przykład, tak, cześć, i tutaj gratuluję przede wszystkim znakomitego wykładu. A mnie interesuje, tak spojrzałem właśnie na modele, gdzie stosujesz pochodne rzędu niecałkowitego i ponieważ od pewnego czasu zajmuję się tym wspólnie z panią Agnieszką, doktorantką, z punktu widzenia dynamiki przy zastosowaniu tłumików tego lepkosprężystych, to na przykład jak oceniasz, czy tutaj zbieżność rozwiązania, jaka jest przewaga, czy nad klasycznym modelem, bo zachowanie się takich elementów dobrze opisują właśnie, rachunek rzędu niecałkowitego dobrze opisuje zachowanie się takich elementów i myślę, że nie bez kozery to zostało zastosowane, prawda? I w procesie obliczeniowym, na przykład rozwiązywania nieliniowego problemu własnego na przykład, to które z tych modeli, jak, czy ten klasyczny, czy ten rzędu niecałkowitego, no bardziej jest przyjazny dla użytkownika, czy dla programatora, dla autora i w ogóle. Także to, bo to nas też interesuje troszkę tutaj. Tak? Być może tutaj też w tę stronę pójdziemy. Także dziękuję bardzo za komentarz. Tak, dziękuję Michale za twoje pytanie. Oczywiście zastosowanie tych modeli z pamięcią, bo mówisz tutaj zapewne o wykorzystaniu po czasie, to jest bardzo, od wielu lat to jest rozwijane i faktycznie można pokazać, że te tłumiki niecałkowitego rzędu no, na przykład no, wymagają mniej parametrów do zidentyfikowania, niż gdybyśmy starali się wykorzystać klasyczne tłumiki, czy też jakieś takie, nie wiem, równoległe, czy też szeregowe wiązki. I jestem też przekonany, że to wykorzystanie tych operatorów no, spowoduje, że będziesz widział, że rozwiązanie się stabilizuje. Tak, bo ten efekt pamięci będzie stabilizował twoje rozwiązanie. Czyli możemy szybciej dojść na przykład do rozwiązania przy stosowaniu... No w tym sensie tak, tak, w tym sensie. Rozumiem, tak. Rozumiem. Dziękuję bardzo za tutaj komentarz i przekazuję głos. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo, zapraszamy inne osoby. Cieszymy się, że tutaj młodzież słyszymy, że to będą przyszli matematycy i nie tylko, także trochę hałasują, ale o to chodzi. Nie chciałem wypłoszyć oczywiście pytań innych, więc zachęcam serdecznie do zadawania pytań. Michał Wyczarski. Ja mam pytanie, jak bardzo na przykład medycy w rzeczywistości chętnie korzystają z takich osiągnięć i jak bardzo są w stanie zaakceptować na przykład właśnie tego typu pochodne, których pewnie tak do końca nie rozumieją, tak? Znaczy ja myślę, że dla medyków to oczywiście powinna być czarna skrzynka, tak? Oni w odpowiedni sposób powinni z niej korzystać już jako taki produkt końcowy i myślę, że niekoniecznie musimy im te wszystkie szczegóły zdradzać. No to, co ja wspominałem, no ich przy manipulatorach, to ta odpowiedź właśnie taka fizyczna przez manetki, no to zapewne wszystko jedno, bo im jest, jakim to modelem jest liczone, no byleby tylko ich odczucia były odpowiednie. Także no dla medyków to na pewno musiało być na zasadzie czarnej skrzynki. Nie wspomniałem jeszcze, bo tutaj z grupą chińską mamy przyjemność rozwijać modele, gdzie jest zastosowanie w mechanice gruntów. No, w Chinach jest wiele problemów, chociażby z tą tamą ich olbrzymią, która spowodowała, że Ziemia obraca się wolniej. No to jest tam cały szereg zagadnień, gdzie oni ciągle poszukują coraz bardziej to dokładnych modeli, bo boją się katastrofy, która może tam nastąpić. Także również tego typu modelowanie może być wykorzystane w mechanice gruntów i tam akurat ta wersja
z tym takim płynięciem niecałkowitego rzędu jest wykorzystywana i można pokazać, że jesteśmy po prostu bliżej pomiarów, tak? Czyli w tym sensie lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja bym miał jeszcze pytanie. Piotr Paczos, Zakład Wytrzymałości Materiałów. Cześć Wojtku, gratuluję ciekawego wykładu. Mam jednak takie pytanie, bo też wspominałeś o próbkach, które rozciągaliście. I nie wiem, czy to były modele, czy to były jakieś zdjęcia z jakiegoś skanowania, ale tam też było widać, że to miejsce, w którym następuje płynięcie, czy tam efekt troszeczkę wcześniej, zależał też od prędkości rozciągania, rozumiem. I to rzeczywiście przy materiale izotropowym takie sytuacje mają miejsce, że to miejsce gdzieś tam się przenosi bliżej części chwytowej jednej bądź drugiej, czy to jeszcze jakieś inne parametry o tym decydują? Nie, nie. Piotrze, dokładnie tak mówisz, rozumiem, że o tym obrazku. Tak. To znaczy, no to jest publikacja z 2019, można szczegóły doczytać, natomiast tutaj jest wykorzystany model lepkoplastyczny. Mhm. Czyli jest lepkość w modelu, stąd zmiana prędkości oddziaływania na jednym końcu powoduje, że przy 25 metrach na sekundę na przykład, tak, no to obserwujemy już efekty falowe przy takich prędkościach i miejsce pojawiania się tej zlokalizowanej strefy wiąże się z odpowiednim nakładaniem się fal, które podróżują w tej próbce. Dlatego w zależności od prędkości, no raz może to być tuż przy fragmencie, który ciągniemy, raz przy końcu, który jest utwierdzony, no to jest jakby znany, powiedzmy, problem. Natomiast z punktu widzenia modelowego, no właśnie, jeżeli chcemy oddać szczegóły, czyli stopień zaawansowania odkształceń plastycznych, czy też później tutaj te wszystkie subtelności związane ze zmianą grubości, no tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie oddać takim standardowym modelem. No jest tutaj jakby potrzeba rozbudowy o ten efekt niecałkowitego rzędu. A materiały, które tutaj były badane, to dotyczy bardziej tworzyw, czy nie, to były metaliczne. To są metaliczne. Metaliczne. Okay. No. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy jeszcze ktoś chciałby przedyskutować jakieś problemy? Dopraszamy. Dzień dobry. Zdzisław Pawlak. Chciałbym pogratulować ciekawej prezentacji, ale także ciekawych i dużych osiągnięć, sukcesów w modelowaniu złożonych zjawisk. A pytanie może takie bardziej szczegółowe, jeżeli można. Była mowa o pręcie modelowanym w sposób dyskretny, skupionymi masami połączonymi z sprężynkami. Rozumiem, że odpowiedź dynamiczna to są częstości w postaci zmian własnych, ale co było odpowiedzią statyczną w tym przypadku, w tym modelu? Znaczy, bo tutaj była, znaczy może w ten sposób, skąd w ogóle pojawiła się inspiracja i tutaj jest duża praca kolegi Krzysztofa Szajka, jak wspomniałem, no bo model frakcjalny ma w sobie informacje o mikrostrukturze, natomiast jej de facto się nie modeluje, bo ta mikrostruktura jest w tym operatorze. I teraz Krzysztof postawił istotne pytanie, w takim razie jak taka mikrostruktura może wyglądać. To jest zadanie jednowymiarowe, także tutaj niewiele się dzieje, natomiast był problem w wyznaczeniu sztywności sprężynek. Były to pewne takie powtarzające się paczki, czyli taka paczka, jak widzimy, ona się później powtarzała i chodziło o to, żeby jako zagadnienie optymalizacji znaleźć te sztywności. I w trakcie takiej pętli optymalizacyjnej, w której były wyszukiwane te sztywności, to w tej pętli był rozwiązywany problem własny dynamiki liniowej i była badana zgodność wartości własnych, wektorów własnych i jeszcze w tej pętli była dodana odpowiedź statyczna. Bo to, co wspominałem, jest wiele jakby konkurencyjnych sformułowań, to nie ukrywajmy tego. Natomiast w innych modelach jest problem, żeby zgrać odpowiedź statyczną i dynamiczną. To się może wydawać dziwne, ale
ale taki jest fakt, że modele konkurencyjne często na przykład potrafią oddać taką zgodność dynamiczną, ale już statyczna się nie zgadza, tak? A tu udało się połączyć jedną i drugą sprawę. Ale jeszcze troszkę pomęczę to pytanie. Co jest tam odpowiedzią statyczną? To są przemieszczenia wzdłuż osi? To są przemieszczenia, tak, to są przemieszczenia, tak. Tutaj dobrze. Przemieszczenia, tak, no to wszystko jest, to jest zadanie jednowymiarowe, także to jest wzdłuż osi. Oczywiście jest narysowane prostopadle do niej, no ale jak inaczej przedstawić to, także... Wywołane siłą jakąś działającą wzdłuż też? Jeżeli... Tak, tu było takie obciążenie równomiernie rozłożone. Wzdłuż osi. Tak, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Już wszystko możemy, dowolną można tutaj kombinację wybierać, natomiast no to służyło nam jako taki benchmark, tak? Tutaj w tym zadaniu akurat było poszukiwanie tej mikrostruktury. Tak, tutaj w zasadzie główna praca polegała na tym, żeby odpowiednio dobrać narzędzia do optymalizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wyjaśnienie. Dziękujemy bardzo. To muszę skomentować, bo oczywiście profesor musi wiedzieć, gdzie jest doktorant, ale ma też wiedzę, tak się dowiedziałem, więc to jest bardzo optymistyczne. Zachęcamy do dalszych pytań. Nie widzę, szanowni państwo, przynajmniej nie widzę i nie słyszę, więc pozwolicie państwo, że w imieniu własnym naszej społeczności, ale wszystkich uczestników, których dzisiaj było znacznie, mimo temperatury procesu i euro, miło wysłuchać wykładu. To jest niestety kończący wykład, ten cykl, nazwijmy to w roku akademickim 2021, natomiast on zawsze kończył się, ten wykład, celebrowaniem i zapraszam państwa, już teraz deklaruję, obiecuję, że od nowego roku akademickiego te wykłady czwartkowe będą miały jeszcze dozę muzyczną czy artystyczną z lampką wina i symbolicznie wznosimy ją tutaj dla zdrowia i rozwoju pana profesora, więc serdecznie wszystkich zapraszam na te wykłady następne. Mam nadzieję, że tytuły profesorskie będą dominować w uczelni i będą przyczyniały się do rozwoju. Drogi Wojtku, serdecznie gratuluję wspaniałego wykładu. Dziękujemy za przygotowanie. Mimo działań w ewaluacji wszystkich innych organizacyjnych, dlatego dzisiaj pan profesor jest trochę dalej od strefy rażenia, czyli nie w rektoracie, no ale oczywiście zapraszam jutro do rektoratu, żeby dalej podyskutować. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Korzystając z okazji, życzę wszystkim trochę wytchnienia i odpoczynku na ten letni okres, żebyśmy mogli naładować baterie, bo dużo woltów jest nam potrzebnych, żeby dalej tę naukę uprawiać. Wszystkiego dobrego, do szybkiego zobaczenia na cyklu wykładów i oczywiście wspaniałego zdrowia, żeby ten cykl popandemiczny i już nowy był dla nas bardzo optymistyczny, pomyślny i niech się skończy brak studentów w naszych murach, taki globalny brak, także wszystkiego dobrego i jeszcze raz do szybkiego zobaczenia w naszych murach uczelni i poza nimi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Gratulacje, do widzenia.